tam, tak, i się połóż. Połóż się. Połóż się. Dobra, to siedź. Opi. Tam. Tam idź. Chopaj. Dobrze. I zostajesz. Dużym wyzwaniem w fotografii psów jest znalezienie takiego złotego środka między tym, że no, w obecnych czasach lubimy psy personifikować i nadawać im ludzkie cechy. I właśnie no, zdjęcia, na których psy się przytulają i jakby pokazują ludzkie emocje, są słodkie, ale też ja na swoich fotografiach staram się pokazać to, że psy są po prostu psami i że mają też swoją psią naturę i psie popędy, które mogą być naprawdę piękne. To miejsce oferuje sobie. Ona jest troszkę za blisko teraz, musisz ją minimalnie cofnąć, żeby nie zasłaniały ją te kujaki, które są tam przed. O, teraz jest super miejscu. Cześć, jestem Iza. Gdy miałam 12 lat, zaczęłam fotografować psy, a teraz, setki tysięcy kadrów później, jestem tu, gdzie jestem, czyli obecnie jako fotograf miesiąca w szerokim kadrze, a oprócz tego od 6 lat jestem ambasadorką portalu fotograficznego 5NFPX. Obecnie zostałam też ich pierwszym prime creatorem. Poza tym jestem sędzią w największym konkursie fotografii psów Dog Photography Awards oraz wykładowczynią Akademii Nikona. Taką najbliższą mojemu sercu fotografią jest fotografia krajobrazowa z psami i to właśnie dla tych kadrów pokonuję setki tysięcy kilometrów rocznie, żeby właśnie znaleźć idealne miejsce, najlepiej jeszcze w idealnym czasie i oczywiście z idealnie wyglądającym modelem. Ja zawsze mówię, że fotografia psów składa się z trzech elementów, czyli właśnie naszego psiego modela, światła i lokalizacji. I mimo, że jakby są te trzy elementy, które zamykamy w kadrze za pomocą aparatu, to dla mnie najważniejszy jest pies i wiem, że to jest tautologizm, ale będę to powtarzać w nieskończoność, bo w fotografii psów najważniejsze są psy. Czyli jeśli te pozostałe dwa elementy, jak światło i plener, nawet jeśli one będą doskonałe, to będzie jakieś po prostu najbardziej niezwykłe światło, jakie widzieliśmy w życiu, jeszcze zastane w najbardziej niesamowitym miejscu, jakie widzieliśmy, to i tak, jeśli ten pies źle wygląda, no to dla mnie to zdjęcie jest do kosza i po prostu próbuję jeszcze raz, bo no to właśnie pies powinien wyglądać jak najlepiej, on jest bohaterem zdjęcia i do niego wszystko jest dostosowywane. Ustawienie psa ma ogromny wpływ na finalny odbiór zdjęcia i to nie jest tak, że możemy tego psa po prostu postawić w kadrze w jakikolwiek sposób i to zdjęcie zawsze, po pierwsze, zawsze będzie dobre, a po drugie, zawsze będzie znaczyć to samo, bo w zależności od tego, jak my poprowadzimy wzrok psa, jak my ustawimy ciało psa, to zdjęcie ma zupełnie inny charakter, zupełnie inna jest czasami moc obrazu. Ja z tego zabiegu korzystam często w krajobrazie i na przykład poza sfotografowaniem psa, który sobie gdzieś albo stoi, albo siedzi, i patrzy, to wprawiam w tego psa w jakiś sposób w ruch albo w taki bardzo dynamiczny bieg, żeby dodać właśnie kadru bardzo dużej dynamiki, albo na przykład w taki delikatny start ruchu albo powolny bieg, który dodaje jakiejś takiej na przykład elegancji. Jak już wspominałam, najbliższa mojemu sercu jest fotografia krajobrazowa. I wyniknęło to z tego, że już kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, gdy zaczęłam wrzucać moje pierwsze zdjęcia na 5NFPX, zobaczyłam zdjęcia innych fotografów wykonane w niesamowitych miejscach. I po prostu zaczęłam wpisywać te miejsca w Google. Okazało się, że w sumie to wcale nie jest tak daleko. Pamiętam jak dziś takie zdjęcie z Santa Maddalena w
Dolomitach, kiedy pomyślałam sobie, że ja po prostu muszę postawić tam pieska. I faktycznie kilka lat później zrobiłam prawo jazdy i pojechałam tam, zrobiłam jedne z pierwszych moich zdjęć krajobrazowych. No i potem okazało się, że właściwie świat tak jakby nagle się skurczył, bo te 1000 kilometrów to już wcale nie było tak dużo, więc czemu by nie pojechać 2000 kilometrów albo 3000 kilometrów, albo na objazdówkę po Norwegii, która zajmie 10 000 kilometrów trasy. No i tak zaczęła się właśnie moja przygoda z podróżowaniem, gdzie właściwie cały czas mieszkałam w samochodzie, żeby być jak najbliżej miejsc, które fotografuję i żeby budzić się z pięknym widokiem, chociaż właściwie zawsze się śmieję, że jeśli obudzę się z pięknym widokiem, to znaczy, że grubo zaspałam, bo przy pięknym widoku to ja już dawno powinnam gdzieś dojść i od kilkunastu minut fotografować, żeby złapać to najpiękniejsze światło w jakimś wspaniałym miejscu. Na takie wyjazdy zabieram moje psy. Na początku była to właśnie moja Golden Retrieverka Luna, którą następnie zastąpiły Bordery Collie, ze względu na to, że są świetnymi towarzyszami takich wypraw, bo nigdy nie mają dość spacerów i nigdy nie mają dość pracy. Także świetnie odnajdują się w takich warunkach, gdzie no, prawie codziennie jest jakiś plener. Oczywiście staram się, żeby to nie było codziennie półtora godziny fotografowania rano i wieczorem, tylko żeby faktycznie zadbać o ten komfort psa i dać im jak najwięcej odpocząć. Także czasami po prostu wyjmuję je wieczorem na 5 minut fotografowania i już daję im spokój. A nie mam od razu miliona kadrów, które chcę w tym miejscu wykonać, no bo jednak moje oczekiwania mogą się zupełnie nie pokrywać z rzeczywistością, to po pierwsze. Po drugie, właśnie ustawienie psa w danym konkretnym miejscu, które sobie wymyśliłam, może być niemożliwe albo niebezpieczne dla jego zdrowia. No a może być też tak, że po pierwsze, pies zupełnie nie będzie miał ochoty na współpracę w tym zakresie, że po prostu powie, nie, ja tutaj nie stanę w ten sposób, jak sobie wymyśliłaś, koniec, kropka. No a jak ja będę cały czas próbować, no ale że to jest moje marzenie, to zdjęć, no weź, piesku, zrób, błagam, to o co cię proszę, no to doprowadzi najprawdopodobniej do frustracji i mojej, i psa, więc z tego powodu nie planuję sobie tych kadrów. No i też jest druga sprawa taka, że czasami pies ma dużo lepszy pomysł na to, jak to zdjęcie powinno wyglądać. No i to też właśnie jest super, bo tak naprawdę podczas sesji to psy, które fotografuję, są największą inspiracją. No i czasami to się przejawia tym, że po prostu widzę jakiegoś psa i wymyślam w głowie całą scenerię, w której ten pies powinien mieć zrobione zdjęcia, tak jak na przykład robiłam fotografię dalmatyńczyków w lesie brzozowym, który był równie centkowany jak ten dalmatyńczyk. No ale też jest tak, że po prostu na sesji patrzę na tego modela, patrzę na to, jak on się zachowuje, myślę sobie, w jakiej pozycji on będzie się czuł najlepiej i czy pójdziemy w takim razie w zdjęcia statyczne, czy po prostu w zdjęcia dynamiczne. Jeszcze myślałam o tym, żeby poopowiadać o tych pchlarzach właśnie, też w kontekście fotografii krajobrazowej, że fotografowanie cudzych psów to jest proste, ale fotografowanie własnego psa jest bardzo trudne, a wszyscy zaczynają, jakby nie było, od własnych psów, bo jednak własne psy to są tak naprawdę jedyne psy, od których czegoś wymagamy i też wymagamy od siebie, żeby te psy po prostu odpowiednio nauczyć tego, co powinny robić. I ja też zawsze zaznaczam na sesji, żeby nie wymagać od psa tego, czego on nie umie, bo on po prostu w danej sytuacji, która jest już wystarczająco nienaturalna i po prostu dziwna dla tego psa, nie zrozumie jeszcze kolejnego konceptu, nie zrozumie. Jeśli nie umie zostawać, no to nie nauczy się nagle zostawać podczas sesji zdjęciowej.
Tak samo zawsze mówię właścicielom psów, że to nie jest konkurs posłuszeństwa, tylko sesja zdjęciowa i musimy psom jak najbardziej ułatwić pracę, a nie utrudnić. Czyli jeśli pies nie umie zostawać, to po prostu właściciel jest bardzo blisko. No i ja kombinuję, jak zrobić tak, żeby po prostu nie było go widać w kadrze. I to jest już mój problem i moje umiejętności, a nie problem tego psa albo tego właściciela, który jest zestresowany, że o matko, tu wszystko jest nie tak. Bo dla mnie wszystko jest w jak największym porządku. Pies nie musi umieć pozować do zdjęć, bo nie jest mu to do niczego potrzebne. Właściwie każdego dnia spędzamy czas na tym, żeby one zostały idealnymi kompanami do życia, no i oczywiście idealnymi modelami. O fotografowaniu w krajobrazie można by napisać całą książkę, co zresztą robię, no bo jednak nie jest to prosta sprawa. Trzeba wiedzieć, jak znaleźć lokacje, które lokacje nadają się do fotografowania w nich psów, jak do tych wszystkich miejsc dotrzeć, jak znaleźć odpowiednią trasę, jak też zrobić tak, żeby nie zastał nas mrok w górach, a jeśli już nas zastanie, to żeby być do niego odpowiednio przygotowanym. No i też oczywiście ostatecznie, jak znaleźć tą mniejszą lokację, w większej lokacji, żeby ustawić już konkretnie w niej psa i wykonać to najlepsze zdjęcie w tym najlepszym miejscu, które zaproponuje nam dane miejsce. No i jeszcze oczywiście musimy tam tego naszego modela ustawić. Opi, ale co ty robisz? Carefully, you are starting to howl. Już.